Wracamy do gry. Pachnie sensacją Katowice na Manhattanie. Katowice prowadzą 12 punktami. Z faworyty tego spotkania z Pogonią. Ale dzięki czemu? Dzięki wspaniałym trójkom. Mateusz Pawlik rzucił już 6 trójek. Fantastyczny rzut. Przed chwilą nie filmowałem. Jamel Belzanerek popisał się wsadem. Można powiedzieć, Katowice w gazie u siebie. Ważne są punkty, bo te punkty przechodzą do tego finału A. Ale jeszcze wiele, wiele tu na pewno się wydarzy w tym spotkaniu. Ruda cały czas gra 6 zawodnikami. Modrzyński. Kuba Modrzyński chyba już ma 4 faule, musi uważać w obronie. Gród 1-1 z Drostem. I są punkty. I Borys Balon w tej chwili przy piłce. W składzie UKS-u Pawlik widzę, Balon, Drost, Belzanerek i Bujoczek. Ładne zestawienie. A mu to wyciągnął mu tą piłkę Pawlik. Mateusz Pawlik. Nic nie gwiżdżą sędziowie. Teraz dopiero. Będą 2 rzuty wolne. W rozgrywkach śląskiej koszykówki wielu juniorów gra także w U20. W tym roku rekordowa ilość 10 drużyn. Dlatego też tak wielu juniorów gra w U20. Zebra Bujoczek, lewa ręka, tak, leworęczny zawodnik z Rudy Śląskiej, ale już od gimnazjum tu w Katowicach gra SP27. Krząszcz teraz przy piłce, Rafał Krząszcz, indywidualnie, nie tak dawno wrócił z Jaworzna, gdzie rozwiązano szkołę mistrzostwa sportowego, wrócił do macierzystego klubu. I tutaj w Pogoni się dalej rozwija. Borys Balon na skrzydełko do Jamela. Borys Balon. Za łatwe pozycje do rzucania mają. Modrzyński. Odegranie do Gruta. Ładnie teraz zmylił. Kłosek potrafi za 3 rzucić i jest!